Świadkowie historii. Ja, mówiąc tak najkrócej i najszczerzej, zawdzięczam księdzu kardynałowi Stefanowi Wyszyńskiemu wszystko to, co najważniejsze w moim życiu, a najważniejsze w moim życiu jest kapłaństwo. Otóż to on zdecydował o tym, że przyjmę święcenia kapłańskie i on mi ich 6 czerwca 1976 roku udzielił. Pamiętam jego rozmowę z nim przed święceniami kapłańskimi odbytą w Namiodowej w Warszawie, w rezydencji arcybiskupów warszawskich, kiedy to ksiądz prymas postawił takie pytanie: chcesz być księdzem? Tak, to nim będziesz. I właśnie to był chyba pierwszy człowiek, na pewno pierwszy człowiek, który tak naprawdę postawił mi to pytanie z całą mocą: chcesz być księdzem? I który uszanował w pełni moją wolę. Uważam, że to było bardzo, bardzo ważne, bardzo ciepłe, bardzo serdeczne, bardzo życzliwe, takie ogromne zaufanie, a jednocześnie, kiedy nasza rozmowa się skończyła, to patrzyłem na jego twarz i na tej twarzy był taki uśmiech życzliwości i uśmiech, jeżeli tak można powiedzieć, w którym wyrażały się najlepsze życzenia na tę kapłańską drogę. I tej jego serdeczności, jego życzliwości, jego pomocy doświadczyłem później, chociaż nie był to już długi czas, bo to zaledwie niecałe 5 lat, doświadczyłem później wielokrotnie, zarówno wtedy, kiedy zdecydował o moich studiach w Rzymie i w Jerozolimie, jak i podczas jego pobytów w Rzymie już w okresie pontyfikatu Jana Pawła II. Otóż dosłownie kilkadziesiąt godzin przed konklawę do Papieskiego Instytutu Polskiego na Via Cavallini w Rzymie, gdzie stale zatrzymywał się ksiądz prymas Wyszyński, przybył na obiad kardynał Karol Wojtyła. To był czas obiadowy. Było nas bardzo mało jeszcze studentów, bo to był zaledwie początek, prawie połowa października 1978 roku i spożywaliśmy ten obiad właściwie w takim milczeniu, dlatego że panowała taka swoista konsternacja po śmierci Pawła VI, ale ta była czymś naturalnym, a później po śmierci Jana Pawła I, a ta, aczkolwiek też była naturalna, to jednak sprawiła, że miał to być rok trzech papieży. I pod koniec obiadu ksiądz prymas wstał i zaczął mówić, jaki ma być przyszły papież. I mówił mniej więcej tak, mówił dość długo, ale streszczając do tego, co najważniejsze, mówił tak, że następny papież to ma być Jan Paweł II. Bo dzieło Jana Pawła I nie zostało dokończone. A Jan Paweł I podjął dzieło dwóch swoich poprzedników, Jana XXIII, który otworzył, rozpoczął Sobór Watykański II, i Pawła VI, który zakończył Sobór Watykański II i był papieżem okresu bezpośrednio posoborowego. Zatem trzeba trwać na tej soborowej drodze. Ta droga soborowa to jest droga Kościoła. Kardynał Wojtyła w milczeniu słuchał tych słów, miał głowę spuszczoną na piersi, nogi gdzieś tam głęboko pod stołem, a gdy kardynał Wyszyński skończył, wtedy powiada: no to chodźmy. I tak obaj wstali i z księdzem infułatem Franciszkiem Mączyńskim
wstali i udali się w stronę windy, którą pojechali, udali się do mieszkania księdza prymasa. Zostało mi to bardzo w pamięci i odżyło oczywiście kilka dni później, gdy w poniedziałek 16 października 1978 roku usłyszeliśmy słowa Annuntio vobis gaudium magnum habemus papam, qui sibi nomen imposuit Johannes Paulus II. Myślę, że to bardzo ważny epizod. Nie dlatego, nie było tak, że kardynał Wyszyński powiedział, że przyszły papież siedzi obok. Nie. Wytyczał, jeżeli tak można powiedzieć, kierunek i treść przyszłego pontyfikatu, które zostały przez kardynała Wojtyłę podjęte, przyjęte. Zresztą nowo wybrany papież stwierdził, że w decydującym momencie konklawe, gdy targały nim wątpliwości, wtedy kardynał Wyszyński powiedział, zwrócił się do niego i powiedział: jeżeli wybiorą, proszę nie odmawiać. I Jan Paweł II wyznał, że to był dla niego decydujący impuls do akceptacji tego, co się wydarzyło.